Ratujemy i uczymy się ratować. Pod takim hasłem odbyło się szkolenie z podstaw pierwszej pomocy w publicznym przedszkolu nr 2 w Pajęcznie. Jak udzielać pierwszej pomocy i co robić w sytuacjach alarmowych, instruowali dwaj wykwalifikowani ratownicy medyczni. Panowie Adam Dłubak oraz Grzegorz Klimczak zademonstrowali w przystępny dla maluchów sposób m.in. jak zrobić masaż serca oraz jak prowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, tak aby przekazać jak najwięcej cennych informacji na temat osoby potrzebującej pomocy medycznej. Mali ratownicy poznali także bezpieczną pozycję boczną, w której należy ułożyć ranną osobę oczekującą na ambulans oraz dowiedzieli się jak używać koca termicznego. Maluchy uczyły się także robić opatrunki. Całą akcję oraz jakie korzyści płyną z niej dla dzieci podsumowała dyrektor placówki. Przede wszystkim zdobywają wiedzę, zdobywają przede wszystkim umiejętności i świadomość tego, że życie ludzkie jest najważniejsze i każdy ruch, cokolwiek zrobimy, w związku z tym, żeby ratować czyjeś życie, jest najważniejszy. I nawet takie małe dzieci potrafią sobie uświadomić, że też będą w stanie pomóc. One dzisiaj ćwiczą, znają numer telefonu, potrafią zareagować, odróżnić położenie, kiedy człowiek czuje się źle, kiedy człowiek przewróci się i nie śpi. Już będą wiedziały i będą potrafiły odróżnić, że z tym człowiekiem dzieje się coś nie tak i należy mu pomóc. Po zakończeniu zajęć przedszkolacy kwiatami podziękowali ratownikom za przybycie. Czyli dzisiaj wszystkie dzieci były bohaterami, wszystkie bardzo fajnie udzielały pierwszej pomocy. Zdały egzamin. Mamy nadzieję, że będziecie pamiętały to, co dzisiaj wam przekazaliśmy, tą wiedzę.